Alligator i przyjaciele. Wściekły byk. Cześć wam, chłopcy i dziewczęta. O, kto to płacze? Świnko, co się stało? Czemu płaczesz? To był wielki byk. Wziął wszystkie moje jabłka i sam je zjadł. A ja tak bardzo je lubię. A, powiem mu, że nie powinien być okrutny dla mniejszych od siebie. To miłe z twojej strony, ale on nie będzie chciał cię słuchać. Wpadnie w złość i będzie niegrzeczny. Cóż, o tym się przekonamy. Oj, co się dzieje? Czy znowu ktoś płacze? Źrebaku, co się stało? Czemu płaczesz? Wielki byk bardzo mocno mnie uderzył. A dlaczego cię uderzył? Byk powiedział, że jest większy ode mnie. A to oznacza, że może robić co zechce. Tego już za wiele. Jak śmie wszystkich obrażać? Musimy z nim porozmawiać. O nie, nie. Jest za duży i niegrzeczny. Lepiej mu nie przeszkadzaj. W przeciwnym razie wpadnie w złość i będzie niemiły dla wszystkich na farmie. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Witam cię, traktorze. Gdzie idziesz? Szukam dużego byka. Chcę z nim porozmawiać, że nie może być niemiły dla naszych małych przyjaciół. Tak nie może być. Po co rozmawiać? Po prostu uderzmy byka mocniej. Wtedy będzie pamiętał, że bycie złośliwym jest złe. Nie jestem tego taki pewien. Mówią, że jest naprawdę duży. Co, boisz się? Spójrz na siebie. Jesteś taki duży, a ja dobrze uderzam rogami. No dobrze. Przeciwstawmy się bykowi. Super! Chodźmy go znaleźć. Tak, bitwa jest blisko. Teraz znajdziemy byka i damy mu nauczkę. Gdzie się chowasz? Wyjdź, byku! Przestań wszystkich krzywdzić. Cicho! O, czemu? Byk żuje trawę. Kozo, boję się. Traktor się boi. Bądź odważny. No już! Kozo, nie! W nogi! Co znowu? Spójrz, przed nami są duże krzaki. Schowajmy się w nich. Jesteśmy uratowani. Tak. O, świnko, źrebaku, też się tu chowacie? Rozgniewałeś byka. Teraz znajdzie nas wszystkich i będzie nas dręczył. Och, nie płaczcie. Wiem, jak można pokonać byka. Jak? Zbudujemy pułapkę. Wykopię duży dół. Przykryję go patykami i liśćmi. A byk do niego wleci. Może tam siedzieć, dopóki nie przeprosi. To jest świetny plan. Od czego zacząć? Pójdę do garażu po wiadro i zacznę kopać dół. Źrebaku, zbierz gałęzie. A ty, świnio, przynieś liście łopianu. A co ja mam zrobić? A ty, kozo, najpierw zwrócisz uwagę byka,
a potem zwabisz go w pułapkę. No dobrze, najpierw wyskoczę z krzaków. Nie, to zbyt straszne. Pomogę ci. Teraz szybko, ruszajmy do pracy. Patrzcie, przyjaciele, mogę wykopać pułapkę taką dużą łopatą. Będę kopał tutaj. Dobrze, dół jest gotowy. Wow, a źrebak zbiera gałęzie. A świnia przynosi liście. Nasz dół przykryjemy gałęziami, a od góry zamaskujemy pułapkę liśćmi. Ekstra, nasza pułapka jest gotowa. Schowajcie się! Po cichu schowamy się w krzakach. Hurra! Udało się! A? Gdzie ja jestem? Co oni tu robią? Wpadłeś w naszą pułapkę. O, wypuśćcie mnie! Nie wypuścimy cię. Będziesz tam siedział, dopóki nie zrozumiesz, że bycie tyranem jest bardzo... złe. Co za mądry traktor. To prawda, że zastraszanie jest złe. Wyciągnij mnie, już zrozumiałem twoją lekcję. Najpierw poproś o przebaczenie źrebaka i świnkę. Świnko, źrebaku, wybaczcie mi proszę. Więcej tego nie zrobię. Cóż, przyjaciele, czy uratujemy byka? Chyba już wszystko zrozumiał. No to pomóżmy mu. No dobrze. Byku, uważaj! Powoli wyciągnę cię moją łopatą. Dziękuję za wybaczenie. Wcześniej byłem zły, bo nie miałem przyjaciół. Będziemy twoimi przyjaciółmi. Pobawmy się razem. Czekaj chwilkę, najpierw musimy po sobie posprzątać, zasypać dół, a potem możemy się bawić. Tak! Subskrybujcie nasz kanał, do zobaczenia wkrótce!